Siemano wam wszystkim w 7 Daysie tutaj, przywitaj się. Ona. Okej, okay. I o, biedzie, biegnie sobie już zwierzątko. Sobie od razu jeszcze polutujemy. Jakby ktoś nie wiedział, to 7 Days to die survival czysty z motywami craftingu i typowego survivalu. O, widzę, że już coś się dzieje, jakieś hałasy. Nożyk masz jakiś? Bo ja już nie masz siekiera, ty masz coś? Ja mam nożyk i jedzenie. Czekaj, może udzi tego. A, już się wystarczy. Nie muszę się żebym pewnie. Okej, to... Ja będę chciał. A, to czekaj, to podbieram. Jeszcze wiesz, to te kamienie zbierać, to zbierać wstają, bo wtedy możemy zrobić to. Okej, to tam zgadę kamienie. Też na pewno. Tylko uważaj, żebyś nie chodził na to już teraz. Kształt nie jest ważny. Kształt? Kamieni, czyli nie, wielkie, nie, małe. Wszystkie rok tam. Dobra. O, i pierwszy zombiak do bicia. O, na hita. Ło! Jak mój pan jeżeli to na hita schodzą. O kurde, my jesteśmy koło tej skażonej. No mówiłem ci, uważaj na skażoną. Tak zdziwiłem nagle, nie będę zbierał z niego. Tak, to ma być survival, to nie możemy zginąć. A jeszcze jak mamy 40 minut, to już jest w ogóle... Hej, natalna. Ło. A na hita bie nożyk. Ale to jak byłem walny. O, reczka. Przydatna rzecz do tego, jak będziemy mieć już kuszę. Kuszę będzie się łatwo robi, brawy. O, czołgający się zombiak. W ogóle chyba to jest 7-3, tak? Alfa? 7-3? Boże, no tak, nie chcę, że nie piszę nic. Ło, gruba. No to czekaj, może już tam podejdę do ciebie. Dobra, tam sobie dalej. Wiesz, to bije po głowie, to nie jest. Sprawdzę, czy pielęgniarka nie ma przy sobie. Nie ma nic. Zbieram rzeczy na chwilę. Bo to jest prawa droga na chwilę. Plecak, co tam będzie? Co tam będzie? Tam, tam widzisz to? Od góry, ta. Tam nie ma w tym. A no widzę, muszę, że tego tam ucikam. Jeszcze zbieraj Stone'a, bo czekaj, ze Stone'a... Muszę uważać na te zombie. Mają, mają swoje bicie. Bo ze Stone'a się też robiło tego... kamyczki, a z kamyczków się robiło bełty też. A, to dobrze. Albo kamienie do rzucania. To można już nimi rzucać? Tak, powiem ci, że nie wiem, ale tak to przegląda... Jak coś to jagódki też zbieram. Okej, okay. Zbieraj, zbieraj. Przeglądając sobie wiki, bo też nie wiem jak, bo tak dawno nie grałem, to będzie trochę dużo dość nowości, nie? Nie z nowości, my chyba żeśmy grali w Alpha 3. No, nie, albo w dwójkę, co pamiętam, ale... Możliwe. Tyle co pamiętam, to żeśmy robili tam jakąś bazę, by zasieków, cholera. Tak, teraz to wiesz, na to zajmie, teraz to jest maseczna tam. O. Dobra. Jeszcze też dość skomplikowane z wodą, bo żeby to robić, to nie? No właśnie, problem z wodą, bo żeśmy ostatnio grali, tak, ale ja już wiem jak to zrobić. A. W ognisku się, to musisz mieć odpowiednie naczynie i sobie gotujesz, bo to potem trzeba ugotować. To fajnie. To właśnie to się tego wszystko robi. Bo był problem, no i niestety woda była zanieczyszczona, że tego się nie dało pić. No ale już to ogarniałem, ogarniałem. No dobrze, gdzieś ty poszedł. Zobacz tam mimo to. Aha, okej. Okay. To już mogę iść w stronę, zbierając jeszcze po drodze kamienie. Ja tu idę do tego, nasz... Ile masz tych kamieni? Z 14... 20, bo to no, są różnej wielkości i one się nie stakują wszystkie. Ja mam około ponad 20, 26. No, to mamy spokojnie. Dużo. Trzymam staka drewna. O, to już mamy na... jakiś dom, bardziej na takie wyposażenie narzędzi. Tak, powiem ci, że drewno zostawimy, bo drewno ci przydaje pał i tak dalej, więc teraz... No, przyda się, nie ma sprawy. To idę już tam w swoją stronę. Nie chcę mi się sprintować, bo to też jest szkoda. No, ja to na ciebie czekam, bo muszę przyjść przez drogę, tą zombiarzem żeby mnie zabić. Spokojnie, tam przyjdę. Mówię, że po drodze też zbieram mienie. Tylko nie mamy broni palnej, a się przydała. No nie mamy, ja mam tylko nóż, który jest w bardzo dobrym stanie. Zaczekaj, idę już po ciebie.
Kamień mam już troszeczkę za dużo. Szybko jakbyś mógł, bo już trochę się robi ciekawe. To już. No troszeczkę tych zombiaków się tam widzę namnożyło. No masa, a nie po prostu. Zaraz zabiję tu pierwszego. O, tak kucnę. Aaa, dostał zad. O, mam pistolet. Najlepiej się podkreślić do zombiaka. No, to się nie będzie słyszał. O, mam patyczek. No, pójdę, nie mogę go przeszukać. To jest. Czekaj, ja będę po kolei ubijał te zombie. Jak się tylko będzie dało. Bo nie powiem, że ubiję. Albo się po prostu przekradnę, omijając je. Ale nie, ty je bijesz to. One i tak już mnie zauważą. Ja zaraz tu mnie pistolet mam chyba dużo na wezmę tego biaka na siebie. O, dobrze, proszę. Zbieraj, to też właśnie. No, masz 14 naboi do tego. Co, masz już broń? Czy ty tak, mam? Tak, ale. No to dobrze, to wstawię. Masz jakieś naboje do pistoletu? Nie. No dobra, to będę tylko w miejscu. Mam tylko konie trochę drewna i jagódki. I nóż. To ja nie. Teraz to jest gruba uwagi. Okej. Teraz będę się mówił dwóch, to muszę. O, painkiller, czy chcesz? Też, możesz grać jeden. A to co? Masz tu. Gdzie jest? Opuściłem. Nie widzę. Tam. Jest, dobra, mam. Takie jest. Malutkie to. To weź sobie, bo ty masz na mniej życia. No, bo cały czas jest. Dobra, dobra. Dobra, tam jest 160 miejsc. Okej, to jesteśmy w tym miejscu, o którym wspominaliśmy przed nagraniem. I... to jak coś, to ty przekujesz ten budynek, a ja biorę drugi. No dobra. Tylko ostrożnie. No jasne, jak coś to się będę przekradał przez te zombiaki. Jakoś nie chcę mi się ich... O! O cholera! Już nie... Gorąco się robi. Ale wystarczy, że mu trafię tylko w łeb i... Bo jak tam? Nie zginąłeś? Nie, czekaj. Wiesz co ci jeszcze powiem? Zbieraj coś metalowe, czy metalowe, że można rapiać. Wszystko z metalowym możesz przetapiać. Dobra, wow. Spokojnie. A, headshot. Jerek. Zbieraj żarki i wodę, bo to jest w ogóle jest ważne. Czekaj, najpierw to ja się muszę zająć zagrożeniem, bo tu zombiak wybił już szybę. O kurde. A, pięknie. Kolejne padają. No to mi w ogóle nie spojrzą na razie. A te puste puszki też zbierać? No, jest. Tak, tak. Znalazłem garnek, który się gotuje wodę. O, mam low. O kurde, jestem otoczony. Zgłaś. Czekaj, idę na górę. Na sam szczyt. I się jakoś... No tu też jest zombiak. Jakby inaczej. O! Grubas się dostał. No bo one wchodzą po drabinie. Tylko tam będą wolniejsze. Czekaj. Teraz mnie już nie dorwie. Ło, cholera, co to było? Dobra. Dzięki Boże, że mnie szczerł. Ja już kończę przeszukiwanie tego, co będę wyszłam, to tak. Szczerze mówiąc, to teraz mnie by się przydał jakiś lek przeciwbólowy. Ja na razie póki co nic nie znalazłem. Muszę teraz być bardzo czujny. Inaczej spotka mnie nieciekawy. Będziemy teraz razem przeszukiwać, bo ja mam pistolet. Dobra, to jak ktoś to byś potem wpadł tam do mnie. O, no, mam 6 ammo do snajperki i 10 do pistola. To do pistola mi dałem, pistolet mam. Jasne, to zgłoś się do mnie, to ci tam dam. Albo jak tam wszystko polutuję, to przyjdę do ciebie i ci sam. Tam wszystko to dam do pistola. Okej, same złomy.
Żelazna to się przyda. Te pucharki też. Wszystko zbieram. Nawet naczyniamy to. Dobra. Bo wszystko da się stopić. Teraz sprawdzę, czy nie ma tu żadnego jakiegoś zombiaka. O, idzie. Dobra, jest na tej drodze. O, ale się fajnie złożył. O kurde. Teraz to mam naprawdę. Mam łopatę, widzę. Chyba nie, nie wiem, czy to jest. Nie, to nie jest. Nie wiem. Czekam na ciebie na dole. O kurde. Plecaczek sobie leżał i... Dobra, zostawię ci zbiór shotguna. Okej, to czekaj, to ja ci tutaj schowam... schowam ci tutaj to ammo. Nie mogę... Okej, to ja ci tutaj chowam ammo. I coś jeszcze? No ammo tylko. Dobra, to biorę shotguna. Jeszcze niż tutaj. Okej. Tylko wiesz, shotguna w ostateczności, bo bardzo mało amunicji. Spoko, jak coś to zgony, jakby były jakieś zgony z mojej strony przynajmniej, bo ja nagrywam, to powycinam. Do momentu, kiedy zbiorę ekwipunek, to wtedy będzie się ten moment... Ja będę już na pustych słoiku. Nie, bo to już wszystko... Tak, już wszystko przeszukałem, możesz iść do kolejnego gry. Okej. Górę przeszukałeś już? Czekaj. Śmieci. Tu jeszcze wybite szkła też przeszukuj. A to nie widziałem tego. W tych wybitych szkłach są te medykamenty. Typu bandaże. Przeszukałeś górę? Czekaj, właśnie góry jeszcze nie sprawdzałem. To sprawdź górę. A to górę. Wszystkie, dobra, to górę sprawdzam. I będziemy musieli sobie znaleźć budynek, który będziemy nocować, bo już mam 5 temu. Nie, górę przeszukiwałem. Największa góra jest w tym. No chodź tutaj na dół. Teraz przeszukamy kolejny budynek wspólnie. Bo tam jest największa góra, to tam się chyba... No, tam to byśmy się w dwójkę tam wyścili. No to chodź tutaj. Jak ty, kto ty strzelasz, masz pistola i więcej ammo, a ja mam shotguna i... I co? To się broń ręką najlepiej. Pusto. Tu sprawdź, a ja już idę na piętro. Pusto. Tu krzesełko. Medykamenty pewnie nie, papierki jakieś. Na kolejne piętro. Sprawdzamy biurko, książeczka. O, znowu ammo do pistola. Przejdź tu na górę. Co mówi? Ammo do pistola. Przejdź i odbierz sobie. To na górze mi da. No dobra, to biorę to wszystko. Ja pierdzielę, ile tych słoików jest. Nie uda. Ha? Ja tych słoików nie mam, że to jest masakra. W sumie to dobrze, to nie? No tak, bo wtedy będziemy mieli większe zapasy... no, wody. A, to już... Gdzie to już nie mieści. A, to czekaj, to ja to wezmę. No dobrze, to ja już na górę. Czekaj, bo ja wszystko sprawdzę dokładnie. Czy to kosze na świeci, czy to... nie wiem. O, idealnie duża ilość górek. A, to już sprawdzałeś wszystko. Ja już górę sprawdzam powoli. O, słoiczek, papierki. Nie wiem, ogólnie mieliśmy jeszcze tam kiedyś nagrywać tego 7 Days, ale to jak była alfa, ba dwójka, czy... A, to teraz stwierdziliśmy kiedyś. Tak, dopóki gra się nie rozwinie bardziej, jak teraz przynajmniej. Dobra. To jeszcze sprawdzam, bo tu są... Zawsze się lubi chować w takich kontenerkach żelazne graty. No to pierdolę wszystko. A ty już odkładam... Wiesz co, ja się zajmę już przygotowaniem baza, ty będziesz dalej szukał, dobra? Dobra, to jeszcze nam zostały trzy budynki do przeszukania. Tak, tak, poczekaj, ja ci powiem, co zostawisz tutaj. Aha, to chodź. Teraz przychodzę i... Okej, okay, na górę. Chodź tutaj. Już. Patrz, odłóż do tego pojemnika. Tak, metal, wszystko co masz metalowe, drewno, co jeszcze, naboje i tak dalej. Odłóż dobra, do pojemnika te wszystkie żelastwo. Okay, już żelastwo, to też jest żelastwo.
Co jeszcze jest takiego? O, puszki. Jeszcze kamienie też odłóż. O, kamienie. To kamienie już do skrzyni pochowam. Bo tam jest więcej slotów. Strzeli trochę tymi pełty. Dobra, masz tu te kamienie. Piórka też. No, piórka też. Czekaj, piórka, jagody. Skórki, ziemniaka, papier. Takie pierdółki pochowam. Tu będzie amunicja. Wszystko pogarę, po prostu wyrzuć to, co ci jest niepotrzebne, żebym miał więcej miejsca do przeszukiwania, co nie? Okej, okej. Ale ma kamień. O, i drewno ci jeszcze pochowam. Tak, tak, drewno. Wiesz co, albo weź, ja ci dam teraz drewno, trzymaj. Ja ci tu rzucę teraz drewno i wiesz co z nim zrobisz? Bo ty będziesz tak przeszukiwał, to weź to drewno i weź je kraftuj. Bo jak możesz po prostu dać kraft i zamknąć to i będziesz się kraftować tyle. Aha, dobra. I dobra, kraftuję. I to się kraftuje, tak? Tak, tak, i idzie. Dobra, to jeszcze coś schować. O, patyczka schowam. Dobra, te... O, i miałem ci dać to jeszcze ammo do pistola. To włóż tam, włóż tam, włóż tam. A tam już nie ma miejsca. To włóż, czekaj, to czekaj, tu, to włóż. To walizki, to walizki. Już. Teraz forza muszę zrobić. Okej, ammo do pistola. Do snajpery też. No i dobra, to mogę iść. Dobra, to jest to wszystko ogarnę teraz. To teraz będę lutował trzy kolejne budynki. Nie wiem, tą serię to chyba będziemy robić raz w tygodniu, jak sądzisz? Jak na 40 minut. Raz w tygodniu może wystarczy. Tak, 40 minut to też jest dużo. A ostatnio, żebym zaczął dokładnie wczoraj z Counter Strike'a. To jest ta gra? Global Offensive na Steamie. A, to. Przecen. Ja wszedłem. Już dawno w CS-a grałem, ale to ja grałem w normalnego. Pierwszy raz ogólnie grałem w CS-a. LOL, jest budynek, ale jest niewidzialny. No to jest dwóch, to jest długa widzę normalnie naprawdę, on tu bardzo dawno jest. Czyli są cztery budynki zamiast... Nie, to... jest pięć, to... Zapomniałem dirka pozbierać. Mam łopatę? Mam. Nie, dobra, to idę do tych budynków naprzeciwko. O, to jakieś złomy. W samochodziku nic nie ma. O, zombiak. Jak zombiak to trzeba go ubić. No, szkoda, żeby to tam się... To na górze jest, to się tam przejdziemy. A ty co tam będziesz robił? Ja? Ogarniam bazę. No i dobra. Tylko zapomniałem wody chyba ze sobą, no mam się. Potrzebuję, dobra, już mam jeden. Muszę teraz klej dobrać. Bo klej jest do kształtowania formy potrzebnej. Kici, kici, ząbeczki, weźcie tu. O, żelazne biurko. O, ammo do shotguna. Przyda się. Przydać im będę nieraz. O. Boże, mnie to prawie wystraszyło. Słyszałem taki dość głośny trzask i nagle... O kurde, tylko powiem w taki dzień, że chyba z niego nie wyjdę. I teraz wiesz, te pedały też tak dziwnie wyglądają teraz. Ty mi się kopią. Zlazłem. Był na górę. Jeszcze jedna ciekawostka. Wiedzieliście, że kluczem pana Kuski można naprawiać? Nie wiedziałem w sumie o tym. Kloki ogólnie możesz naprawiać, ja to nie wiedziałem. Niedawno. To warto wiedzieć, że już można coś takiego robić. Dobra, zobacz, czy ci się skraftowało drewno. Jeszcze mi się kraftuje. Okej, jak ci się skraftuje, to kraftuj dalej na patki. Mam już jednego staka. Ale to czekaj, jak ci się skraftuje, to dalej na patyki po prostu kraftuj. Dobra, tak, bo na patyki te zasieki całe. No tu sypale klej teraz. Dobra, teraz sprawdzam szczyt. Właśnie chyba zrobiłem głupotę, bo jak miałem trochę zużytych ammo, to sobie przez przodek przeładowaniem
No bo przyzwyczajenie jak w grach strzelankowych, że zabije kogoś i przeładowywuje broń. Znaczy wiesz, to tu możesz sobie przeładowywać, bo tu nie tracisz magazynków, tylko naboje, więc to jest luz. Też na to widzę. Jeden strzał, jeden naboj, więc to teraz nie ma znaczenia, możesz się cały czas przeładować, żeby po prostu mieć amunicję i to jest dość, no, też dobre. Okej. Okay. Dobry pomysł. Zaraz zrobię kuszę, to będzie już lepiej. No to super. Tu jeszcze patyki nie są potrzebne. Świnka na górze, może ją ubić, może nie. Nie, bo to musiałbyś strzelać, to zostaw. Nie, dobra, nie będę marnował czasu. Lepiej tu polutować. Czysty exploring. O, tutaj jakieś martwe cielsko. O, latarynka. To już dobra, będzie teraz coś. Gdzie jest taki? Materace zbierać? Już mam dwa łóżka. Ale nie, mówię o materacach, nie o takich łóżkach, wiesz. A co, te łóżka nie mogą być? Znaczy nie, ja mówię o tych materacach z tych, z takim jakby z grubym pierzem. Dobra, to zbierz najwyżej. Ale to nie. Już wyszedłem z budynku, teraz będę przeszukiwał kolejny. Okej, okay. Dobra, wchodzimy. Czasami może mi zaklatkować, ale to zawsze jest tak. W sumie to nie ma znaczenia. Tu nic nie ma. Nie wiem, czemu jest takie pomieszczenie puste. Mogliby tam dać skrzynkę albo coś. To by już było nieco lepiej. To się zbierze. No i lucik oczywiście jest. Cichutko jest. Nie ma zagrożenia. No i dobrze. To mamy więcej czasu. Mamy po sztabce żelaza. A coś mówiłeś o sztabce żelaza? Tak, że mam jedną. A, o to dobrze. Ja tu jeszcze było trochę tego żelaza. O, mam dla ciebie nóż. No to dobrze. Tyczek. Coś przeszukamy. No, painkillery. Nieźle. Niezłe. Eku. Dobra, są już dwie. Shotguna. No. O, mam kolejny nóż, tylko ten jest w lepszym stanie. To jak coś to przydam. I ten, w sumie. Teraz tego żelazstwa się nazbiera. O, nic nie ma, dziwne. Cztery są żelazne sztabki. Masz troszkę, bo powoli zaczyna się ciemnić. O, zaraz skończę przeszukiwać budynek i tam wracam. Zobaczył, czy się trafowało drewno. Wszystko sprawdzone. A tak, bo wiesz, że mi też jakieś barierki niszczył z metalu. Co? A, nic nie wypada z tych barierek. Jakie barierki? No te, no tak jak na przykład, nie wiem, na balkonie. A ja nie wiem, czy to nie wypada. No właśnie, teraz niszczę i z nich nic nie wypada, tak jak to było kiedyś. Czyli kolejna rzecz, która jest teraz nieco taka wadliwa. Ale jest jakieś utrudnienie w końcu. Bo łatwiej nie może być. Powoli wracaj. Już. Będę wracał, jeszcze szukam skrzynki pocztowe. Czy coś w nich nie ma? Zawsze się coś weźmie. Okej, to już mogę w sumie wracać. No to ja tam widzę dwie zielone strzałki. To jest mówię jaki. Kiedy są tacy. Dobra, nieważne. Masz jakieś żelazko? Ta, mam. No to okej, to wrzuć do tej skrzynki drewnianej. Okej, to już tu wbijam na górę. Dobra, wrzucam tu. A mówisz, że do skrzynki. To już.
O kurde, jak się robiło? Pamiętasz może jak się robiło ognisko? No nie wiem, się nie będę chyba pamiętał co tego. Zaraz to ogarnę. Coś jeszcze takiego żelastwego? Nie. Ale painkillery, o jest jednak, zaraz. Coś tu jeszcze jest. A tak, całe drewno jeszcze ci oddam tutaj. To włóżam. Mamy 7 spadek, póki co. Dobra, dwa staki są drewna. A tak, miałem je przerobić jeszcze na patyki. Dobra, czekaj, wyjdź z tego, włożyłeś tu metal? Włożyłeś. Czekaj, teraz będę je przerabiał na patyki. O, są łóżka. No właśnie mówiłem o tych łóżkach. No to właśnie ja nie mam. Aha, dobra. To weź sobie jedno i post. Nie, to okej, to postawię sobie. Okay. Kurde, trzeba ogarnąć, trzeba by to głupie ognisko. Czekaj, jeszcze ci schowam tam nóż. Czy tam noże. A, jeszcze mam tu jakieś żelastwo. Pochowam. Dobra, w sumie to już wszystko. To jeszcze coś. A te pokrywki też? Jakie pokrywki? Zobacz sobie. Kuchenne. Gdzie ty je dałeś? Tam, do skrzynki. A, no to też jest dane te. Dobra. Bo ja mam jedną, jedną mam. A, mamy już kominek. No, tu się topi teraz wszystko. A, to ładnie. To już dobrze. Jesteśmy na prostej, jeżeli chodzi o narzędzia z żelaza. Teraz kurde, jak się robi tą kuchę. Chyba potrzebny był więcej. Zaraz pogadę. Dobra, tak. Na razie zrobię dwie. Dobra, 11 sztabek żelaza wyszło. 18. Przydałoby się już mieć te zasieki. Zasieki? Po co zasieki? A co? Przebiją się te zombiaki tutaj. Nie robimy zasieki, proszę. Aha, czyli teraz już w ogóle nie schodzimy na dół. Nie, nie schodzimy. Tylko tu się jakoś wzmocnimy, ale to zaraz wymyślę co, jeszcze mamy tutaj czasu. Bo one wchodzą teraz po drabinie, coś będzie trzeba w tym ogarnąć, ale to zaraz ogarnę trochę. No dobra, to w sumie można coś, nie wiem. To ja jeszcze poobserwuję teren. Na razie pusto, naprawdę bardzo pusto. Ale to za jakieś parę minut już nie będzie tak wesoło. Dobra, chodź, dam ci kurzę. Dobra. Zarąbiście. Teraz będą jeszcze dał. A to czekaj, to jeszcze odłożę te piórka. I jedno jajko. To jeszcze bełty tylko. Mhm. 35 bełty, dam ci połowę. Mhm. Dobra. Zostawię ci w tej skrzynce. Po prostu kurze na razie używa jako broń główną. Mhm. Dobra, biorę połowę. Mhm. No, jak się robiło ognisko? Mhm. To czekaj, zajdę jeszcze na dół. No jeszcze może zejść. Póki nie jest aż tak już ciemno. Nie no, muszę zobaczyć na noc jak się robi ognisko, bo nie pamiętam. A pozbierać coś jeszcze? No przecież wszystko już przeszukane chyba. Ale nie, chodzi mi o drewno. A nie, drewno jeszcze mamy, na masę. Dobra, sprawdzam jak się robi ognisko.
Żal, musiałem kuszę przeładować. Czekaj, może tego jelenia poluję. Tylko niech mi się nie rusza. Dobra, już miałem się robić blisko. Bo możesz upolować, bo z niego kość wypada, kość da się na owcy. Czekaj, nie strzelaj na razie. Mhm. Dobra, co daleko jest. Albo czekaj, próbuję. To jest, aha, muszę naładować. No, musisz właśnie naładować. Dobra, dostał. Bierz go i zachaj szybko. Dobra, już. Akurat strzeję mnie w tym samym momencie co ty. Ale no? Dobra, to taki szczegół. Dobra, 5 minut będę go tam ciął. Znaczy sekund. O, proszę, jest nasza kość. Nie jest to skóra. Jeszcze jakieś zieleństwo. Nie. Nie ma. To mogę już w sumie wracać. Się już będzie powolutku ściemniało. Za chwilę to się może zjechać horda. Dobra, mamy campfire. Też będzie trzeba coś zjeść, bo zaraz mi się to wszystko wyczerpie. Co jest? O, już jestem. O, trzeba, właśnie trzeba coś zjeść teraz. Czekaj, ja pierwszy to zjem. Zjem coś. Muszę wodę popić. Wodę na razie, tak? Jutro się ogarnię ten. Dobra. To jak coś, to resztę jedzenia i picia gdzieś pochowam. Mhm. Do walizki spróbuję. Nie, tutaj są same narzędzia broni. Nie wiem, co te słoiczki. Tutaj jeszcze zobaczę, jak się robi Firefest. Brutal czasy. O właśnie, mogę jeszcze zrobić te skrzynki się robią z tych płytek. To? O to zrobię. Ale ile co? Z ile skrzynek zrobić? Nie wiem ile. A no to zrób z 3, 2. Dobra. To z 4 zrobię. Niech się to kraftuje. No już nie ma gdzie chować, a przydałoby się jakieś schowki. Dobra, kraftujemy się ładnie. Nie. Co jest? Aha, nie wiem, jak robić tylko czasy. Aha. Dobra, to tam gdzieś położę te skrzynki. Bo to, a to się przyda. Dobra, wiem. A to, co, żeby zrobić to? A, tu już. To można zrobić. Trzy sztabki poświęcone. Bo już się ciemno, to szybko muszę zrobić. O, fajnie. Weź jeszcze materiał z patyków, zrób oświetlenie. Wiesz, jak się, tak, jak się robił pochodzenie? Tak, pamiętam. To jak w Minecraftcie. Tak, to zrób parę pochodni po oświetle i zaraz to ciemno. Dobra. To akurat mam patyk i jeszcze szmatki. Czekaj, szmatki to będę musiał wziąć, bo nie mam. Gdzie sobie z tego wyjdzie? Już. Okej, okay, już. Pochodnia będzie jedna. Tam jest materiał w tej skrzynce lepiej. Czekaj, mogę już tutaj pochodnie zapalić. Gdzie no, położyć? Weź kilka pochodni poukładaj, tak wiesz, dookoła. A patyki są? To porób patyki. Czekaj, gdzie położyć tę pochodnię? No po prostu tutaj, na ścianach po prostu tutaj. Dobra. Na razie niech to będzie jedna. Zaraz, teraz będę robił te patyki. 120 patyków będzie. Zaraz się narobi tych pochodni. Ja ci zaraz pokażę fajny bajer.
To zrobię. Okej, 15, to zrobię pochodnie. Aha, kraftują mi się tutaj najpierw. To w sumie anuluje kraftowanie. Zacznę robić pochodnie. Okej, niech się robią. Zaraz to pooświetlam. Godzina 20:28. Zachód słońca będzie za niedługo. Horda zombie wyskoczy i będzie siać postrach. Miejmy nadzieję, że nie w stopniu najwyższym. No, mam już kilka pochodni, to mogę to już pozapalać. Żeby było oświetlenia. A, teraz z papieczków to robię, dobra. Tyle starczy, myślę. Jeszcze jedną tutaj zapalę. O. Dobra, coś na tam osłania, a to zaraz się zajmę tym. Już to powoli robię. Okej, okay, to osłaniam. Dobra, niech to robię. Uważaj też, żebyś nie spadł, to jest dość ważne, a ty masz do tego predyspozycję. No mam. Nie tylko w tej grze. To mnie wkurza. No w MTA miałem taką sytuację, że byłem na szczycie wieży i tak stanąłem strobo, że... Dobra, pa. Pamiętasz? No. Pamiętasz to, jak się było na tym pamiętam. No, teraz to już na własnej skórze sobie przypomniałem. Tak. Dokładnie. To świetnie, to że mamy jakieś przyzwoite ogrodzenie. I to się da jeszcze zebrać, to jest bajer. No to nieźle. O. No to już jesteśmy bezpieczni. Tak, a na pewno zombie się tutaj będą schodzić. Byle po to, żeby sobie, nie wiem, zaatakować, znaczy chociażby nawet. A ja teraz więcej bełków porobię, które jest 3T. Będę je obserwował, czy tu nic nie ma skórzy, najlepiej mi się będzie obserwowało, jako że już mam mało bełtów. Dobra, ciemnica się robi. A ty tym pomożesz. Zostawię w tej skrzynce 18 kamieni, to zrób z nich ten, stona. W tamtej walizce. Ale skrzynce czy w walizce? W walizce. Dobra, i co mam zrobić? No, skraftuj to na stona. A już. Dobra, kraftuję. Czekaj, to schowam pochodnie do skrzynek, które zrobiłem. No i tu mają 32 sloty, no to jest porządnie. No to jest maja. Gdzieś było mniej, to wiele. Chyba ci no 9 miałem. Było chyba z 9. No 9, dokładnie 9, bo było 3 na 3. No to... O! To są jaków nie widać. Nie, widzę. No już słychać je nawet. To wiesz. Jaką masz broń? Shotguna, kuszę i nóż. Wiesz co, kuszę wykorzystaj, bo to już łatwo zrobić, a do shotguna jeszcze czekaj, nie ma. Jeszcze pochowam amunicję. No pochowa, ja właśnie schowałem sobie amunicję, bo tylko kuszę będę używał, bo niepotrzebne mam na razie nic. No a tak. Jeszcze bardzo amunicję zrobić. Czekaj, zrobiłeś trochę amunicji do kuszy? Jeszcze mi się kamienie robią. Aha, tak, dlatego powiedziałeś mi, żebym te kamienie... Smarł. Jeszcze zrobię kamienie do rzucania. Jeszcze mi się 12 kamieni będzie stakowało. Boże, kraftowało. No, po tym jak je skraftujesz, to skraftuj je jeszcze raz, bo wtedy ci na takie małe kamyczki będą robić. Aha, to fajnie. No na razie stoimy na takiej pozycji, że mamy ogrodzenie. Co jest okej? Nocleg. Jeszcze wiesz co ci powiem? Magazyn. Powiem ci jeszcze fajniejszy bajer. Można robić ten w piksyku słoiki. No to jest już naprawdę git. Czekaj, no to... może jeszcze powstawiam 4 pochodnie tam na rogu. Może ustawić, nie żałuję. Weźmy spalę też. Nie, bo mam dużo tutaj pochodni. Mogę jeszcze więcej potem porobić. Chyba, że już nie. Teraz jak będzie, ale to już chyba w odcinku nie będzie teraz w dymach. Nie wiem, do godziny 9. No do 9. No potem jak wyżej wiesz, następny tutaj skoczył do wody.
i przyniesiesz wodę, to nie? I to ogarniemy. Czekaj, odsuń się, bo będę stawiał pochodnie. Teraz ładnie jest. Zobacz, się zrobiły kamienie. Tak, pewnie się już zastakowały. Dalej, dobra. Za dużo lola. Zamiast skraftowały, to stakowały. Nie, bo są niektóre postacie, które muszą stakować się na minionach, żeby... Ja nie ogarniam tego, nie ogarniam. No ja wiem przecież doskonale. No ale żeśmy się ładnie dobudowali, ja raz zginąłem. Możemy sobie usiąść, zbierać zasoby potem, jak gdzieś się przeniesiemy, tylko musimy tą bazę dobrą zbudować. No tak, tylko że... A potem jak zbudujemy tą bazę, to będziemy chodzić po mapie sobie zbierać dane. No tak, to oczywiście wszystko zostanie, oczywiście z wyjątkiem rzeczy. Bo pochodnie sobie zostawimy, bo i tak znajdziemy dużo szmatek, które wykorzystamy do przetworu pochodni. Drewna też się nazbiera. To wiesz. No, jakieś... jeszcze będziemy musieli znaleźć do tego. Żeby robić... Czekaj. Żeby robić broni, to musimy jeszcze znaleźć pociski. Na szyborze. Nie pociski, nie pamiętam jak ich nazywało. Te łuski. Nie, łuski mam. Aha. A odkładałem. Właśnie, nie odłożyłem jeszcze łusek. Tak, mogę zrobić shotgun. Słyszę psa. Czyli też mamy tutaj zwierzęcego gościa w pół do drugiej. To nie wiem, jak nic się nie będzie działo do tego czasu, to skończymy może nawet i wcześniej. Może, znaczy teraz będę craftował, czekaj. Bo będzie, dzięki temu będziemy mogli już shotgun robić. No, to git. Bo wszystkie części mogę zrobić, to lightowo. Dobra, pump jest, teraz dalej. Shot. No ale żelaza nie potrzeba na razie. Pump, shotgun, to. Talo. A, dobra, to jest... Dobra, to nie jest. A, to zombiaczka. Tak, to jest części do zrobienia shotguna. To nie wiem jak. Co to było? To ja. Nie strzelaj do shotguna, nie strzelaj. Myślałem, że go sobie ubiję. Teraz to już tak nie działa, że z daleka. Nie, sobie... teraz to już tylko shotgun bliska, co ty? Dlatego właśnie chciałem sprawdzić przy okazji. Ale teraz się będą wbijać tam. My to teraz obudziłeś, kiedy nas to... Zaraz. Nie, teraz to pewnie się nawzajem biją. Zaraz ci porobię te bełki, to będziesz mógł zrobić przerażenie. Dobra, kurczę. A zabiłeś więcej bełków? A właśnie ja i kamyczki są małe. Właśnie, to tak to rozumiem. Dobra, zrobię to... Kamyczki. Mam te kamyczki. To weź posadę, jak widzi, ja je leżę. Czekaj. To schowam je. Giną. I dobrze. Jak ty kamienie to zrobiłeś, to zrobię kamienie do rzucania. Tylko tyle ich masz? Jeszcze taka powinieneś mieć. Tylko tyle miałem. Zobacz na pewno, musisz mieć jeszcze taka jedynie. Tyle miałem. Jesteś pewny? Tak, nikt. A czekaj, nie, dobra. No właśnie. 60 jeszcze miałem. No to chwilę to sobie robi. Nie zobaczyłem dokładnie, to pominąłem. 29 bełków wyszło. Teraz tu trzeba złączyć i robię kamienie do rzucania. Ile to trwa. Dobra, jeszcze niecałe 5 minut. Oczywiście w grze. O, wchodzą tu. Proszę. Sprytne stworzenia. Nie
Kurwa, oszło mi stąd. What the fuck? I to gówno chce zniszczyć klocka zaraz. Jakiego klocka? Nie rozwalaj szoglany. Ale to zombie zniszczył. Czekaj, jak coś te to położę z powrotem. A jak tu przed? Nie wiem, chyba się wspinał. O, się nadziałeś. Dobra. Cichutko tam. Nie warto. O! Pa! Tu jest, mój. A, tu jest. Dobra. Zbieraj miód. Proszę, ale nas zaskoczyła. No, to jest na panie. Ha? Czekaj, muszę sprawdzić, co jest na ostrzony kamień. Okej, to jak coś tutaj pilnuje. Kurde. Pies obiega jak oszalały. Nie wiedzieć, co robi. I tak bije ciągle. Aha. Wow. Prawie bym spadł. Ten, kamień ma siekierę. Myślę, że ty się bił. Dobra, nic już nie pałęczę takiego poważnego. Robi się już jaśniutko. A my za chwilę będziemy kończyć. Jeszcze trochę. O. Wschodzi słońce. O, przynajmniej mi się wydaje. Jeszcze. Zabili szybę. Podejrzliwe. Dobra, sprawdzę się dlaczego jak się robi tą akcję, to nie ogarnę. A, takie co, czego było? Nie wiem, nie po broń chyba. Dobra, niepotrzebne mam to. Myślę, że mi się rzuca. O, tam widać nawet kilku zombiaków. Stoją sobie i czekają. Snajperka by się przydała, to by się ich powystrzelało. Po co marnować amunicję? Co ty robisz? Wyrzucam to na tą akcję, to jest niepotrzebne. Dobra. Wyrzucaj śmieci. A jeszcze tam patroluję. Ło! Miałem takiego laga, że już miałem wrażenie, że spadnę. Tak czasami. Chcesz te bełty? Co? Chcesz te bełty? No. To tutaj trzeba do skrzynki, tej pierwszej naszej. Okej. O, teraz to jest porządny zapas amunicji. No, tylko którego nie mam? Wiem, wziąłem połowę. Weź wszystkie, ja mam 20. Aha, dobra. Myślę, że jeszcze... mam oszczędzać, ale dobra. Jeszcze zobaczę, jak się robi do shotguna resztę części. Wracuję na drugiej części do shotguna. Zabiłem go. Trafiłem. Też nie marnuj krzyki, bo to się nam przyda na wypady. Nie, bo dobra, ja chciałem zmarnować jedną, bo miałem nieparzystą liczbę. O, Jezu, jesteśmy tu drewni. Dobra, co tam dalej? O to. No okej, jeszcze półtora minuty gry tutaj. W świecie gry i... sobie skończymy, no bo właściwie możemy za chwilę nawet. Nadchodzi kolejny dzień, a minuty już minęło dokładnie realnie 40. Ty nie pokazuję, co się robi. Gdzieś tam się nie ma. A jak się robi pistol? Wydawało mi się, albo słyszałem pszczoła, ale mi się wydawało. Nie wiem, wątpię. Wątpię, że był NPC w ogóle. Na pewno się wydaje. Okej, za chwilę będzie ósma. Ile masz bełtów? 22.
właśnie to jest. Wiesz, to skończę o 8, bo i tak mam interesy. Dobra, w sumie możemy, to podsumujmy pierwszy dzień. Pobiegaliśmy trochę, zbierając kamyczki, po czym zdobyliśmy właśnie naszą bazę, kominek, no i te wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. W drugim dniu nie wiem, co będziemy robić. A tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie, oceńcie, skomentujcie, zasubskrybujcie, trzymajcie się, na razie.